Nie, nie podobał mi się ten mecz. Z dwóch powodów. Ale to, jak się gra jednego zawodnika mniej w środku pola, bo oni grali 5-4-1, a myśmy grali 5-3-2. No to zawsze ten jeden się tam, przewaga jednego zawodnika była taka, że no nie było komu tej piłki podać, nie było komu rozklepać to. Rozklepaliśmy ich do 8 minuty, kiedy oni się przestraszyli, ale potem jak zobaczyli, kto gra, ilu zawodników jest z pomocy polskiej drużyny, no to zagrali, przepraszam, tak powiem, jak równy z równym. Podobał się panu ten mecz? Czy poprawił się panu nastrój Nie. po spotkaniu z Czechami w ogóle na koniec roku? Nie, nie podobał mi się ten mecz. Z dwóch powodów. Po pierwsze, zaraz powiem, dlaczego mi się podoba. Nie podobał mi się dlatego, że z uporem maniaka graliśmy dwoma dziewiątkami. To jest nie do przyjęcia. I widać było do tej 8 minuty, czy do 9 minuty, że rzuciliśmy się na nich, oni się przestraszyli. Ale kiedy zauważyli, że w naszej drugiej linii jest po prostu jednego zawodnika mniej, bo Buksa i Lewandowski grali typowo dziewiątki, to po prostu zaczęli harcować i co tu dużo mówić, stworzyli bardzo dużo, jak na ich możliwości, sytuacji podbramkowych pod naszą bramką. A kto to stworzył? Drużyna Łotwy, która, umówmy się, no jest kopciuszkiem w Europie. Oczywiście debiutanci są mile wskazani i tutaj w bramce powinien zagrać Szczęsny. Przynajmniej pierwszą połowę. W drugiej połowie, zgadzam się, powinien wystąpić Bułka, który nie był, był debiutantem. Natomiast po co sprawdzać Skorupskiego, skoro on był sprawdzany wielokrotnie i wielokrotnie się sprawdził? Tego nie rozumiem. Dlaczego Szczęsny powinien grać? Ano dlatego, żeby dyrygować grą defensywną zespołu. A dzisiaj dyrygowanie, nie wiadomo kto to robił, oni stworzyli naprawdę dużo sytuacji. To mi się nie podobało. Szymański, to co mówiłem, powinien zagrać w pierwszym meczu za Lewandowskim, a nie powinien grać Świderski. I to się dzisiaj sprawdziło. Jeśli chodzi o dobre strony, no widać, że Michał Probierz szuka tej szesnastki, szuka tej wymiany jeden na jeden, tyle tylko, że no nie w tym systemie. Nie w systemie 5-1-5-3-2. Proszę Państwa, może to wreszcie przekona Polski Związek Piłki Nożnej, że tak jak gra pierwsza drużyna narodowa, jakim systemem gra pierwsza drużyna narodowa, tak grają to bezpośrednie zaplecze, czyli U21. I U21 gra jedną dziewiątką, bo tam gra albo Szymczak, albo Włodarczyk i jest zmiana. To jest całkiem inna gra i ja w tym momencie jako selekcjoner pierwszej drużyny mówię, o tę dziewiątkę chciałbym mieć, a nie te dziewiątki. Bo jedna dziewiątka gra w drużynie młodzieżowej. To młodzieżówka gra z jedną dziewiątką, a drużyna narodowa z dwoma dziewiątkami, no coś tutaj naprawdę nie gra. I sprawa kolejna. Robienie na siłę. Niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że robienie na siłę wyniku w młodzieżówce nic nie daje. Po prostu młodzieżówka jest po to, żeby świeże paliwo dochodziło do reprezentacji. Jeśli tutaj grali debiutanci, tak. Bo trzeba zmian w drużynie narodowej, ci debiutanci, zgadzam się z tym. Ale dlaczego odsyła się zawodników z pierwszej reprezentacji do młodzieżówki? Żeby co? Żeby wejść do finałów Mistrzostw Europy? A co mnie to obchodzi? Mnie interesuje, ilu zawodników wejdzie do pierwszej drużyny narodowej. I to powinno być, jakby to powiedzieć, no taką Biblią, dla tych wszystkich trenerów młodszych drużyn.
Bo to, co dzisiaj na przykład grał Kozłowski w meczu z Niemcami, mnie się bardzo podobał. Ale on już grał w reprezentację i musiał przejść do tego. Peda i tam jeszcze paru innych zawodników musieli przejść, czy Kamiński, do drużyny młodzieżowej. Bo z Niemcami możemy wygrać. Ale co nam to da? Ja naprawdę nie znam, jakie są wyniki młodzieżówki Brazylii, młodzieżówki Argentyny. Co mnie to interesuje? Mnie interesuje, ilu zawodników będzie grało w pierwszej reprezentacji Argentyny, jak się będą prezentowali, czy Brazylii. A nie robienie na siłę wyniku. Komu to jest potrzebne? Może działaczom z Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale na pewno nie nam, kibicom, bo my się zachwycamy albo psioczymy na pierwszą drużynę narodową. I to byłoby chyba takie moje pierwsze wrażenie. Poza tym, no nie rozumiem, dlaczego gramy z Łotwą i przygotowujemy się do spotkania z Estonią, z jeszcze gorszą drużyną. No i ten mecz koniecznie musimy wygrać. Ludzie, mamy dwa barażowe mecze i ten drugi barażowy mecz z Walią najprawdopodobniej będzie decydował o wszystkim. I trzeba podobnego przeciwnika, podobnej klasy znaleźć. Nie wiem, dlaczego nie zakontraktowano meczu z Irlandią, bo to jest podobny styl gry. Irlandia grała z Nową Zelandią, nie wiem po co, ale my musimy grać z Łotwą, no bo co, łatwo mamy wygrać? No akurat dzisiaj żeśmy wygrali łatwo, tyle tylko, że oni no, w drugiej linii zrobili nas wiatraków, bo nie było jednego zawodnika, bo i Buksa, i Lewandowski, i Buksa, i Świderski grali wyłączeni praktycznie z zespołu. Przyznam się, że tego nie rozumiem. Rozumiem wprowadzenie debiutantów, rozumiem szukanie szesnastki. No w tej chwili właściwie można już powiedzieć, jaka dwudziestka dwójka odpukać, jak się nic nie stanie, będzie grała w tych barażach. I z tej dwudziestej dwójki no, muszą być wyłonieni, jakby to powiedzieć, zwycięzcy barażowych spotkań. Ale nie zapominajmy, bo tutaj, jak ja słyszę, że wielcy eksperci mówią, z Kosowem będziemy grali. Drugi mecz jest najważniejszy, bo z Kosowem, jakbyśmy nie daj Boże przegrali, to po cholerę mamy tam jechać na te Mistrzostwa Europy. Przepraszam, nie z Kosowem, tylko... My z Estonią gramy, panie Józef. W pierwszym meczu z Estonią na pewno. Przepraszam, z Estonią, a w drugim spotkaniu albo z Walią, albo z kimś z trójki Islandia, Finlandia, Ukraina. To losowanie będzie w czwartek. O tym losowaniu... Nie, tu najprawdopodobniej będziemy grali z Walią. Dlaczego? Dlatego, że Chorwacja weszła i my jesteśmy numerem jeden. I najprawdopodobniej będziemy grali z Walią. Ale cały czas... Przepraszam, ja się pomyliłem. Sorry. Mówimy, no bo przecież to jest przetarcie przed Estonią. Chryste Panie, no. Wielki przeciwnik. Dzisiaj był, wielki przeciwnik był, była Mołdawia i żeśmy tych spotkań nie wygrali tak, jak to powinniśmy wygrać. Czy z Mołdawią, jak żeśmy zremisowali. Także dla mnie, no... Jest to szukanie tej szesnastki, ale jeszcze raz podkreślam. Mecz z Walią to trzeba będzie, no i daj Boże, żebyśmy wygrali losowanie, bo jak wygramy to losowanie, to gramy u nas. Jak przegramy, to gramy u nich. I to jest praktycznie wszystko, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu. Jeszcze jest jedna rzecz, na którą myśmy zwracali uwagę. No fakt, że ten mecz z Łotwą to chyba zaprogramował i chciał grać portugalski trener, no już go nie ma, no nie ma co się tutaj znęcać. Michał musiał grać to spotkanie, ale dobrze, że dopowołał, bo przecież zrezygnował w pewnym momencie i do młodzieżówki go wystawił Zalewskiego. Zalewski pokazał, że ma zegarmistrzowskie podania. Zarówno w meczu
z Czechami, jak i teraz, te piłki jego, no, marzenie, zegarmistrz. Mógłby coś takiego robić. Zegarmistrzowską precyzją podał te dwie piłki, były dwie bramki. Jeszcze sam mógł strzelić z jedną bramkę i to dla mnie był dzisiaj najlepszym zawodnikiem na boisku. I to jest wszystko, co można powiedzieć. Jeszcze to, że daj Boże, żeby tak było, żeby Kuba Moder odzyskał swoją formę do baraży, to na pewno w środku pola będziemy mieli wzmocnienie. Ale jeśli będziemy grali z Estonią, z Łotwą, możemy grać dwoma dziewiątkami, trzema dziewiątkami. Jak gra, jak żadna drużyna najlepsza na świecie nie gra, bo proszę zauważyć, ten Gibraltar przegrał z Francją 14-0 i do przerwy chyba grał Thuram, a po przerwie dopiero wszedł za Thurama wszedł Boże, druga dziewiątka Giroud, który strzelił tam chyba dwie bramki, ale to 14-0 wygrali. Ale grali jednym systemem, swoim systemem, czyli jedną dziewiątką. A wszyscy zawodnicy grali ofensywnie. I tak mamy grać. A oni z nas w drugiej linii dzisiaj pokazali nam, że oni są grają jak równy z równym. Także będzie czeski film. Nikt nic nie wie. Przed meczem decydującym z Walią o baraż. I to jest wszystko. Ci chłopcy dali z siebie wszystko. Naprawdę dali z siebie wszystko i no, rozegrali mecz życia. Ale dlaczego rozegrali mecz życia? Dlatego, że myśmy im na to pozwolili. Jak można do tego dopuścić, żeby oni mieli tyle sytuacji podbramkowych? Tylko przez jakąś nonszalancję, przez jakieś ten... Proszę, Francuzi wygrali 14-0, ale nie dopuścili do tego, żeby ktoś tam mógł strzelić jakąś bramkę na 14-1. Po prostu zmiażdżyli ich i wszystkie piłki odbierali. Tak jak myśmy grali do tej 8 czy 10 minuty. Później jak się kapnęli, że jest jednego, dwóch mniej niż w drugiej linii naszych, no to rozchumali się. Ale ci chłopcy naprawdę dużo nie umieją z tego kunsztu piłkarskiego. I oni grali na maksymalnych obrotach. Ale tylko dlatego, że myśmy im na to pozwolili. Tego nie można. Do tego nie można dopuścić. Musimy panować nad grą przez całe 90 minut. Nad przeciwnikiem. Nasz widz, panie Janku, Maniek Kucka, mocno zdenerwowany, pisze, czy możemy zgrać ten system do diabła? No, jeszcze raz podkreślę. Ja nie widziałem drużyny w Europie, która grałaby dwoma dziewiątkami. A my furt gramy. Jak nie poprzednio piątek Lewandowski, to teraz Buksa Lewandowski, to teraz Siderski Milik, no bo jak nie grał Robert, nie grał z Mołdawią, to Świderski Milik grał. No i remisujemy z Mołdawią 1-1, bo oni mają przewagę w środku pola jednego zawodnika. Bo dwie dziewiątki są zwolnione, jak to się mówi, z gry w środkowej strefie boiska. I jest to ewenement. No ja jeszcze raz mówię, no wystawmy dwóch bramkarzy, no to wtedy będziemy jedyną drużyną we wszechświecie, która będzie grała dwoma bramkarzami. Bo jeden będzie jako stoper bronił nogami, a drugi normalnie. Tylko po co? Żeby się wystawić na śmieszność. I wystawiamy się na śmieszność grając, jeszcze raz podkreślam, z drużynami z naszej grupy. Przecież to była grupa śmiechu, a okazała się grupa śmierci dla nas. Jakby ktoś powiedział po losowaniu, że my nie wyjdziemy, to by się każdy pukał w głowę. No przecież nie wygłupiajcie, z palcem w bucie wyjdziemy. A tu się okazuje, żeśmy nie wyszli.